Cześć wszystkim, z tej strony Michał, witajcie na kanale Krótki z Zapałem. Dzisiaj zajmiemy się budową kolejnej makiety z Olafem w roli głównej. Zacznijmy od tego, co dokładnie będzie przedstawiać ta makieta. Otóż chciałbym zbudować oblężenie małego angielskiego miasta przez ekipę Olafa. Zapewne zastanawiacie się, jak do tego oblężenia w ogóle dojdzie, dlatego na koniec filmu podrzucę wam taką, nazwijmy to, małą historyjkę pokazującą losy naszych dzielnych wikingów po wylądowaniu na plaży i po spotkaniu z drużyną Matelstana, ale na razie skupmy się na tym, jak będzie wyglądać nowa makieta. W planach mam zbudowanie oczywiście muru obronnego oraz bramy, które staną w tym miejscu. Za murem po lewej stronie chciałbym dodać dwa domy, jakąś studnię i może jeszcze kilka straganów. Po drugiej stronie muru będą oczywiście wikingowie, więc tutaj nie będzie żadnych zabudowań. Myślałem tylko nad jakimś kawałkiem skały i skrzyżowaniem. Oprócz tego wszystkiego pojawią się też drzewa, krzaki i inne rośliny, ale myślę, że dosyć już planowania. Ja się biorę za budowanie, zacznę oczywiście od fundamentów i widzimy się za chwilę. Okej, fundamenty są już przygotowane. Zrobiłem to dość podobnie do tego, co mogliście zobaczyć w poprzedniej makiecie z wikingami. Trwało to około 3 godziny, bo zmieniłem się trochę koncepcja, dlatego robiłem to poza kamerą. Na bokach makiety zamontowałem klocki z wypustkami, bo chciałbym tutaj przyczepić ramkę z czarnych, skośnych elementów, podobną do tej, którą zrobiłem przy mini makiecie z drakarem. Ale zanim przejdziemy do ramki, trzeba by się zająć drogą oraz trawą. Tym razem jednak pokażę wam już ten cały proces, więc biorę się za budowanie.
Okej, udało mi się zrobić prawie wszystko to, co sobie na dzisiaj zaplanowałem. Zostały mi tylko te dwa puste miejsca, gdzie będą stały domy, ale tym zajmę się w następnym odcinku, dlatego na razie nie chciałem tutaj wykładać żadnych klocków. A, no i zabrakło mi drobnych elementów do wykończenia drogi w tym miejscu, ale bez obaw, zamówienie już zostało zrobione i w następnym odcinku dokończę ten kawałek. Oprócz tego w następnej części zajmę się oczywiście murem, to będzie najważniejsza część całej makiety. Na dzisiaj jednak to już koniec budowania, teraz wam pokażę tą obiecaną historię, o której wspominałem na początku. Dzięki wielkie za oglądanie i do zobaczenia w następnym odcinku.